Choć były problemy z rozstrzygnięciem przetargu na budowę lodowiska, władze miasta Dębice obiecują, że już niedługo rozpocznie się długo wyczekiwany remont tego obiektu. Miastu brakuje 2 milionów złotych na tą inwestycję. O remoncie dębickiego lodowiska mówi się już od kilku lat. Kilkakrotnie odbywały się już konferencje prasowe, podczas których przedstawiano projekty nowego obiektu. Teraz burmistrz obiecuje, że wyczekiwany remont lodowiska ruszy lada dzień. Do przetargu stanęły dwie firmy. Wygrała ta, która zaproponowała niższą cenę. Sprawdzamy dokumenty i myślę, że w niedługim czasie podpiszemy umowę na realizację. Jest tam różnica 2 milionów, bo kosztorys jest większy, ale mamy przygotowany pewny plan i na pewno chcemy, żeby to wystartowała ta przebudowa i nie będziemy przekładać w czasie. Wszystko zrobimy, żeby znaleźć te brakujące pieniądze. W tym sezonie lodowisko nie będzie czynne, a ćwiczące na nim kluby hokejowe i jazdy figurowej na lodzie będą musiały skorzystać z tafli w innych miastach. Na obrady sesji następnej Rady Miasta skierowałem takie przesunięcie po 40 tysięcy dla jednego i dla drugiego klubu, żeby to zrekompensowało mi wyjazdy na treningi do sąsiednich lodowisk, czyli do Sanoka i do Krynica. Remont lodowiska początkowo miał się odbywać etapami, jednak zadecydowano, że będzie to inwestycja wykonywana całościowo. Termin oddania nowego obiektu upływa 31 grudnia 2020 roku.